Ola Kozak, ze mną jest Dunkazja. Cześć. Kwiatki na garniturze całym, to znaczy, że rozkwitasz ponownie po przegranej? Zobacz, jak faceci na mnie patrzą w górę, widzisz? To tylko po to. A to tylko dla facetów. Dawa, jak się cofną, widzisz? O, dawa. Patrzą na mnie faceci, patrzą i tyle, nie? Mi się to podoba. Co sądzisz o wyjściu Pawła z konferencji? No zrobił najlepszy ruch, jaki mógł w sumie, nie? No bo już dosyć ludzie mieli tego jego... Najlepszy to był ruch, ale jak potem wrócił, to trochę się znowu ludzie zasmucili. Spadła trochę oglądalność. No tak, kurwa, już jest Pawłem, nie? Z jebem. Ale myślisz, że jakby przez to ma to wpływ na jego psychikę i jakby też do walki będzie może wychodził już taki osobiony, czy jednak, że to po prostu wyszedł, bo usłyszał tą parę słów za dużo, które mu się nie spodobało? No, mu się chyba mało rzeczy od razu ostatnio podoba, pewnie jak w lustro patrzy, to mu się też, on sam siebie sobie nie podoba, jak wypowiada się, pewnie potem ogląda i jak se pleni przez te kurwa botoksy w ustach, też mu się nie podoba, no i jest po prostu zjebem, no to co ma mu się podobać? Pewnie tak, pewnie jest osłabiony, kurwa, psychicznie, bo to widać po człowieku, że nie wiem, no wydaje mi się, że jest chujowo przygotowany, pewnie myślał, że lekarz mu nawstrzykuje jakieś gówno i on będzie wow, wow, nie? A ja tu zajebałem zajebisty okres przygotowawczy, no i go zdeklasuję po prostu. Bo on też miał sytuację ostatnio, że gdzieś tam spiął się do Sylwestra Bardęgi odnośnie całej tej afery Pandora Gate i następnego dnia jakby cofnął to, że niby się źle czuł przez to, co powiedział. To myślisz, że to też jakby wychodzi, że on ma jednak słabą tą psychikę? Znaczy on ma zjebany łeb, nie? Po prostu. On jest zjebem, który się wszystkiego podłapuje, bo myśli, że atencję złapie, że ludzie go poprą, bo on chce się wypowiadać na każdy temat. I kurwa populizmy pierdolcie, jaki on jest poprawny. No mu coś tam się kurwa po styki popaliły, nie wiem, może jakiś chujowy środek wziął. Nie, dzisiaj taki test zamulony, slow motion, kurwa, i te pierdoli populizmy. Naprawdę, ludzie mają dosyć takie populizmy, to se wejdą na Google i wyczytają to samo, co on pierdoli. On se chyba poczytał jakieś regułki i pierdoli. Tragiczny człowiek. On twierdzi, że Amro jest teraz w takiej formie, żeby cię poskładał. Jak rozmawiałam właśnie z Dawidem, to on też byłby w sumie chętny na rewanż z tobą. Ty jak to widzisz? Nie widzę tego. Czyli już... Nie chcesz, że do tego wracać, jakby dla ciebie jedna walka wystarczy? No, nie widzę tego, no po prostu, no to jest, wiesz, zasięgowo, daleko, zdeklasowałem go w tamtej walce, no wiesz, jak wygra jakąś spektakularną walkę, okej, będzie można to pomyśleć o tym, ale no nie wiem, jak mam wracać do konfliktu, to okej, no mnie walki takie... Wiesz, czysto delikatne, kurwa, albo ma mi się ktoś obrażać, to nie interesują. Wiesz. No, w zasadzie jak to było? Bo ty przechodząc do Prime byłeś włodarzem, powiedzmy, łączyli cię, że jesteś jakby właścicielem i ty zacząłeś znowu walczyć i ty chcesz w to iść dalej? Zostajesz jednak w klatce, że dobrze się tutaj czujesz, czy to są tylko takie wyskoki, powiedzmy, że a, zawalczę z tym, zawalczę z tym? Jestem włodarzem Prime MMA walczę również w walkach po to, żeby wyjaśniać tych atencjuszy, zjebów. Na pewno czuję się lepiej w roli zawodnika. Nie wiem, potrzebuję tych emocji, nie? Tak jak myślałem, że Kasiusz mi pomoże w tych frikach i wtedy dam radę jako włodarz, taki poprawny chłopak w koszuli, w garniturku, będę się... Ale jednak, kurwa, ta moja natura Don Casio zwyciężyła. Kasiusz jednak nie chce aż się tak mieszać w te friki. No a ja się dobrze odnajduję i w roli włodarza, ale takiego dymiącego, a nie kurwa, wiesz, NPC jak gola i to mi się podoba i w roli zawodnika też się dobrze czuję, dlatego również będę czasem walczył. A wracając jeszcze do tematu rewanży, Dominik Zadora, chodzi o twoją ostatnią walkę, myślisz, że teraz jesteś w formie i byś go pokonał, że wtedy po prostu coś poszło nie tak? Dokładnie tak. A byłbyś chętny na taką walkę? No mogę go pierdolnąć, ale jeżeli zdeklasuję tą dziewczynkę tyburską, to raczej no, wszyscy ludzie będą widzieli, że to był wypadek przy pracy. Nie wiem, czy to będzie ciekawe dla widzów. Możliwe, że jak weźmie jakiegoś kolegę, to dwóch po kolei ich rozpierdolę. Nie miałbym problemu, ale wtedy mogę go na sparingu pierdolnąć i tyle. A ty widziałeś w ogóle ostatnią walkę Dominika? Widziałem, no jak dostało ta anala. I co sądzisz? Myślisz, że nie było wyjścia z tej sytuacji, że on odklepał
specjalnie jakby? Nie wiem, czy było wyjście, nie interesują mnie aż tak, kurwa, te nudne walki w MMA. Odklepał, bo jest pizdą. A powiedz mi jeszcze, jak nagrałeś tego disa? Czujesz się, że to jakby też pomoże ci wygrać, bo na Dominika mówiłeś, że nie nagrałeś i trochę może to był twój błąd? Możliwe, że tak mam, no, że czuję tą energię, że miałem czas, kurwa, na przygotowania. Ogólnie skupiłem się na walce. Możliwe, że tam nie byłem skupiony na walce, a teraz widzę tą, czuję tą energię po prostu, że zapierdalałem cały okres, jestem bardzo dobrze przygotowany i no wpierdalam się w niego jak w masło. No, zabijam go, disa również miałem czas, bo po prostu jestem skoncentrowany tylko na walce. Ja sobie odpuściłem, wiesz, zabawy, odpuściłem sobie, kurwa, dziewczyny, tak, żeby latać często. No i jest zajebiście, no. Czy uważasz, że teraz jesteś tu taką najlepszą wersją siebie, że jesteś skupiony na sobie, trenujesz, jakby zająłeś się 100% sobą? Tak. I czy to ta porażka cię do tego skłoniła, czy jednak też coś innego cię zmotywowało? Nie. Co innego? A co? Nie, no po prostu, no nie chcę dawać takim zjebom, wiesz, łatwych wygranych z królem Don Casio, który, no wiesz, no stworzyłem tą postać fajnie, pokazałem, że ja potrafię, no i się zmotywowałem, przygotowałem się, no i go rozjebię i tyle. A jak chodzi jeszcze o Boxdela, czy według ciebie on słusznie jakby poniósł konsekwencje tego wszystkiego, co robił i czy to nie było aż za dużo? Jak ty w ogóle to widzisz? Nie interesuje mnie osoba Boxdela, kochuję mi ona to. Uważam, że zasłużył na karę, a co dalej? Nie wiem, internet dużo, dużo rzeczy wybacza i też jest zjebany po prostu czas. Jak chodzi o tą twoją aferę końską, tak zwaną, tak, z tego co wiemy, to myślisz, że to też jest wybaczone? A co tam ma być niewybaczone? No Paweł ci tam zarzuca to cały, zresztą, że o tą aferę i głównie o to, że się zabawiałeś z chłopakami. Czy w ogóle myślisz, że jakby przez to będziesz taki no negowany? Internet. Ja się wybawiłem z chłopakami? Czy nie jesteś dobrze w temacie i tak się wypowiadasz po prostu? No pytam. No pytasz, no to jak nie jesteś przygotowana, to uważam, że nie powinnaś pytać, bo ja się nie zabawiałem z chłopakami. No i nie było na to żadnych dowodów. No jak masz, to chętnie zobaczę. Znaczy to Paweł twierdził, że doda, także pytam dlatego. To zapytaj Pawła. Jak ma dowody, chętnie zobaczę. No ja bym chyba ich nie chciała widzieć, ale okej. Dobra. Dobrze, ja ci bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Cześć. Hej.